Ale co ty masz kurwa do tego, że jestem rozlazły? Jak sobie. Halo, mam stream. Spoko. Bo ja mam do ciebie pytanie. No. Pamiętasz, jak była taka sytuacja, że ty dużo donate'ów dostałaś? No. I ja się wtedy pytałem, czy jakbym miał taką rzeczywistą potrzebę, to czy byś mi dała trochę pieniędzy? Ty powiedziałeś, że jak to będzie rzeczywista potrzeba, to mi pomożesz. Nie kupię ci lwa. No czemu mi nie kupisz lwa? Skąd o tym wiesz? Kup mi lwa, proszę. Masz trzy koty. Ale kurwa, ja chcę lwa mieć. Ale to tak jakbyś miał lwa miniaturkę. Dlaczego inni mogą mieć pięć lwów, a ja nie mogę mieć żadnego? Sergiusz, jakby ci kiedyś brakło na czynsz, chodziłbyś głodny albo nie miałbyś się w co ubrać, to nawet cię pod swój dach przygarnę i ci pomogę. Ale nie kupię ci kurwa lwa. Dlaczego mi lwa nie kupię? Bo uważam, że po pierwsze nie potrafiłbyś się nim zająć, po drugie zjadłby ci syna, a po trzecie kurwa, temu zwierzęciu byłoby z tobą źle. Dlaczego niby? No bo on woli być na swoim naturalnym środowisku, na sawannie gdzieś popylać i łapać antylopy. No kup mi tam rancho. Chcesz mieć rancho na sawanie i patrzeć sobie na lwy? Nie, na moje. Wziąłbyś i tam zmarnę jakąś malarię pewnie, bo byś cię nie chciał zaszczepić albo coś. No nie, no szczepiłbym się. No Jezu, nie szukaj wymówek. Kupisz mi lwa czy nie? Nie. No nie no! Jeszcze raz, kupisz mi lwa czy mi nie kupisz? Nie kupię ci lwa. Czy nie w porządku, co robisz? Przykro mi. No dobra. Dzięki za cynk, kolego z czatu. Wiedziałam, po co dzwonię, zanim zadzwonił.